końcu jesteśmy. Jesteśmy na polskim YouTubie. W szoku jestem. Nie myślałam, że my kiedyś w ogóle nagramy coś na polski YouTube. Że będziemy po tej stronie w końcu, po tej stronie. Jedno podstawowe pytanie. Co tutaj w ogóle robimy? Mamy jedną wspólną zajawę, którą jest sport, siłownia, piła oczywiście. I właśnie dlatego tu jesteśmy i chcielibyśmy się z Wami tym podzielić. Treningosy będą vlogasy, będzie jedzonko, będą podcasty z różnymi fajnimi osobami. Może komuś się fajnie. A dzisiaj jest nasz pierwszy filmik i taki szczególnie ważny dla nas filmik. A dlaczego to za chwilkę się dowiecie? Tak jest, troszkę o naszej historii. Zobaczycie, posłuchacie, ocenicie. Mamy nadzieję, że się ich podoba. Zapraszamy. Miseczki! Tak się akurat zdarzyło, los tak chciał, że poznaliśmy się w bardzo ważnym miejscu, czyli na siłowni. Spontanicznie całkiem powstał taki pomysł, żeby kurde, założymy sobie YouTube'a. Co ty teraz odmienię? Nie możesz tak ty teraz odmienię. To zaczynamy. Co dzisiaj będziemy? Ja wychodzę na przykład z założenia, że tyle ile ludzi na świecie, tyle tak naprawdę jakby pasji. Każdy może zajmować się w życiu czymś innym, czymś innym się interesować. Ważne jest w sumie to, żeby rzeczywiście mieć jakiś tam swój cel, nie? Żeby do niego dążyć i mieć coś takiego, co rzeczywiście sprawia nam w życiu przyjemność, no bo to jest bezcenne. I w naszym przypadku rzeczywiście tak było, bo całkiem przypadkiem, wydaje mi się, że zarówno u mnie, jak i u Julka, wyszła ta cała zajawka z piłką nożną. No to ja może zapytam ciebie teraz. Dlaczego jak to się zaczęło? No, jak się zaczęło? No, u mnie była taka sytuacja, że kolega mnie zabrał na pierwszy trening, to miałem chyba około 10 czy 11 lat. I zawsze się grało z chłopakami na podwórku, różne jakieś mamczyki czy coś, ale tak zawsze chciałem grać w klubie po prostu. I była taka okazja i zabrał mnie na pierwszy trening, trening w futsalu. Nie było to boisko na trawie, tylko na hali. I tak zostałem. Pierwszych treningów tak nie wspominam za dobrze, bo było dużo krzyczenia. Pozdrawiam trenera Mariusza. Którego? Mariusza. Tego, a, ja też! No, naszego to wspólnego. Dobrze, tak. Teraz. Mój pierwszy trener, a Wiktorii trener... Bardzo dużo nas nauczył, naprawdę bardzo. Złoty chłop. Wtedy największy progres zrobiłem taki w sumie piłkarski. Bardzo dużo od niego wyniosłem i w późniejszym czasie po prostu kilka lat spędziłem w tym klubie i to był mój pierwszy klub i najlepsze wspomnienia po prostu z dzieciństwa takie z piłką nożną związane właśnie u niego były. W Toruniu zwiedziłem w sumie prawie każdy klub. W jednym grałem trochę dłużej, trochę krócej, też ze względu poszedłem do gimnazjum sportowego, gdzie mieliśmy grupę tam 20 paru piłkarzy samych w klasie i mieliśmy codziennie trening. Chłopacy w sumie coś mówili o jakichś testach piłkarskich. Fajnie by było gdzieś jechać do jakiegoś klubu na jakieś testy i się trochę chcieliśmy sprawdzić. No i tak udaliśmy się w sumie do Warty Poznań. Mimo, że się dostałem do tego klubu, to szedłem w sumie kontuzjowany i przychodzić do drużyny, wiesz, okres przygotowawczy chcesz zacząć, a to operacja, nie? No i tak się zaczęło w sumie, pierwsza operacja kolana tam była. To był raz przechodzony, w sensie nie wiem, że ból, że coś się stało, tylko po prostu nawarstwiało i tak po prostu kolano trochę odmówiło posłuszeństwo. Od tamtego czasu tak się zaczęły moje problemy ze zdrowiem. A u ciebie jak to wyglądało? Zawsze byłam taka grubsza, jak byłam młodsza i wiecie, zawsze dużo chciałam, na przykład chciałam biegać tak jak moje koleżanki albo ktoś tam grać w coś, no ale niestety nie zawsze mogłam, no bo one były albo szybsze, zwinniejsze, jakoś tak się lepiej poruszały, nie? No i kiedyś pojechałyśmy na zawody do atletyki, pamiętam, żeby pobiegać i wszedł taka bardzo śmieszna koleżanka i powiedziała: ej, słuchajcie, powstanie klub, nie, piłkarski dziewczyn. No. Co? Ty gadasz w ogóle, ja i piłka. No i tak sobie wyszło, rzeczywiście powstał niedaleko, w swoim miejscowości, w której mieszkałam. Pojechałam sobie na jeden trening, gdzie tam są chłopaka. To jest nasz taki drugi dom. Serio. Chyba jedną z najważniejszych rzeczy w drużynie jest właśnie atmosfera. I w moim pierwszym klubie rzeczywiście tak było. U nas najpiękniejsze było to, że nieważne czym miałyśmy skład, czy nie miałyśmy składu, naprawdę się świetnie bawiłyśmy. I nigdy nie zapomnę tego, że właśnie wybierałyśmy się na przykład na mecz, gdzie wcześniej się okazywało, że kurde, brakuje nam na przykład zawodniczki. I co mamy teraz zrobić? No rzeczywiście robiłyśmy tak, żeby była chociaż ta jedenastka, jechałyśmy. Nieważne czy wygrałyśmy, czy przegrałyśmy, ale wiecie, zostawiłyśmy tam po prostu całe swoje serducho. I to było w tym wszystkim najpiękniejsze. Pozdrawiam z tego miejsca też również wszystkie moje dziewczyny, mojego pierwszego trenera, bo tak naprawdę tych wspomnień nikt mi nie zabierze. Po 3-4 miesiącach od powrotu na boisko, kurczę, znowu przechodzony jakiś uraz i znowu kolano dostawało, ale nie dawałem sobie jakby do głowy dojść do takich myśli, że po prostu znowu może być coś nie tak. No i generalnie po drugiej kontuzji, tak jak po pierwszej, przeszedłem ciężką rehabilitację.
No i wróciłem na boisko. Specyficzny dość styl gry miałem. No nie specyficzny, tylko bardzo dobry. Serio, jakbyście zobaczyli, jak on wjeżdżał w te piłki, ale czyściutko, rozumiecie? To nie było tak, że to był taki brutalny wjazd w nogi, wiecie, żeby po prostu zabrać piłkę. Tylko rzeczywiście, no, to było wszystko robione tak czyściutko. Wracałem silniejszy na te boisko i ta pewność siebie też tak wzrasta. Z drugiej strony, nie każdy właśnie taki jest, wiesz, no, ty chciałeś udowodnić, nie wiem, czy komuś, czy przede wszystkim sobie. No. Że rzeczywiście to była tak ogromna część twojego życia, że nie chcesz tego po prostu rezygnować. Kto to przeżył, to może rozumie, o czym mówię. Nie? Uważam, że byłem zawsze ambitnym i pracowitym zawodnikiem. I kurczę, tak mi bolało to właśnie, że mnóstwo miałem kolegów czy znajomych właśnie, co też grali w piłkę ze mną. A im właśnie i tych kontuzji ich omijały. No, ja natomiast całe szczęście nie miałam w całej swojej piłkarskiej karierze żadnej kontuzji. No i po jakimś czasie, jak nasz kurpik najkochańszy na świecie się rozpadł i rozwiązał, no to miałam w głowie coś takiego, kurde, Wika, może bym spróbowała swoich sił gdzieś wyżej. I rzeczywiście tak się stało, poszłam do zespołu drugoligowego, chwilę tam pograłam, ale coś nie grało. Wiecie, po prostu coś nie grało i już. To już nie była taka rodzina, jaka była za pierwszym razem. Dlatego moja przygoda tam bardzo szybko się zakończyła. Ale jest jeszcze jedna drużyna, którą wspominam i zawsze będę wspominała bardzo dobrze, czyli Forty Bednica. Taka radość, że na przykład wchodzisz do nowej drużyny, nie? Strzelasz na przykład pierwszą bramkę, masz jakiś debiut, wiesz o co chodzi, nie? Jest coś jeden, coś tam gra chyba, nie? No, jeden, drugi, trzeci mecz, wiecie, kurde, jesteście coraz wyżej w tabeli, coś tam chcecie osiągnąć, jakiś awancik, coś, jak macie pierwsze miejsce. No, to są takie emocje, których... Trzeba przeżyć po prostu, trzeba przeżyć, żeby, bo tak ciężko ktoś jest nie zrozumie, ktoś kto nie przeżył tego. Zdarzały się też na pewno niejednokrotnie mecze, które się przegrywało. To jest życie, nie wszystko się wygrywa niestety. Ale to też na pewno były cenne lekcje. I wydaje mi się, że zarówno mi, jak i Lukowi piłka dała w życiu dużo. I przede wszystkim nas nauczyła tego, że gdzieś tam trzeba walczyć o siebie, nie? No. Nauczyła nas jak współpracować. Piłka noża na pewno daje mnóstwo wspaniałych wspomnień, no ale właśnie też ta druga strona medalu, gdzie jest właśnie ten ból, kontuzje, no i nie jest tak kolorowo. Najtrudniejsza kontuzja, którą przeszedłem i no, dosyć dziwnie to zabrzmi, ale mogłem stracić nogę. Generalnie zerwałem wszystkie więzadła prawie w kolanie. Jedziesz do lekarza i lekarz mówi ci, że 10-20% takich przypadków kończy się amputacją nogi, no to trochę... do myślenia, ale z drugiej strony w ogóle człowiek mówi, nie no, to nie jest możliwe, nie? Najgorsze chwile takie w moim życiu to wtedy były. Nie? A to było podczas sparingów? Tak, był tydzień do początku ligi w Solcu Kujawskim, 3 sierpnia. Warto wspomnieć, że był tam na 3 kapitanie. No i... Ja się pochwalę na początku na początku około 20 minuta, no i doszło do takiej kontuzji. No niestety, naprawdę nie życzę nikomu tego. Sytuacja była w rogu boiska i po prostu ten dźwięk tego zrywanego tych więzadeł po prostu było słychać nawet na kamerze. W zasadzie nigdy nie pomyślałabym, że będę grała do tego momentu. Kiedy przyszłam na studia tutaj, do Trumnia, to gdzieś tam w głowie zawsze miałam, że kurde, chciałabym tutaj spróbować. I rzeczywiście tak się stało, że spróbowałam w naszym tutejszym Juventusie. I na początku wcale nie było tak kolorowo, bo wiecie, jak przychodzicie do większego miasta, tutaj już była wiecie, cała drużyna złota, tak. Dziewczyny grały ze sobą parę lat, były zgrane i tak naprawdę, żeby wbić do pierwszego składu, to jest naprawdę bardzo ciężka sprawa. Miałam takiego malutkiego farta, że rzeczywiście po pierwszym sezonie. Tutaj drużyna troszkę się rozpadła, wydarzyły się takie sytuacje, które miały właśnie na to wpływ i musiałyśmy zbudować coś od początku. Z zupełnie nowym trenerem, zostały dziewczyny, które zostały i tak naprawdę stworzyłyśmy swoją taką małą gromadką coś, co jest do teraz. Zawsze jak sobie o nas myślę, o tym jak gramy, o tym jak trenujemy, to mam gdzieś z tyłu głowy właśnie tą swoją pierwszą drużynę, ponieważ tam też z niczego zbudowałyśmy coś. Coś, co było naszą historią, bo tak naprawdę każdy z nas swoją własną ciężką pracą, swoimi ostatnimi siłami, wiecie, zbudowała to, że na przykład wygrałyśmy mecz, to, że na przykład awansowałyśmy i tego nam nikt nie odbierze. No tak chciał wstety lub niestety, że przez kontuzję musiałem zakończyć swoją przygodę z piłką nożą. Ale fajnie by było moim zdaniem jeszcze zobaczyć się na boisku, poczuć te emocje. Ja chciałabym być na jego mecz i jestem przekonana, że na pewno jeszcze kiedyś będę.
Mam nadzieję też tak, że tak będzie. Ale co warto wspomnieć, kurczę, nie ma się co załamywać, bo uważam właśnie, że sport kształtuje nasz charakter i osoby, które przeszły różne kontuzje, uważam, że jeszcze bardziej mają tą grubą skórę. Może lepiej się będę spełniał w roli trenera. Mam już jakąś tam swoją wizję, nie? Na przyszłość. Tak. Mam jakiś swój cel, do którego teraz chcemy dążyć. Wiemy, jak chcielibyśmy, żeby kiedyś tam nasza przyszłość wyglądała. No i zrobimy wszystko, żeby rzeczywiście tak się stało. A ten kanał to też głównie taka nasza pamiątka. Chcemy, żeby to była nasza pamiątka na przyszłość. Chcemy wam pokazać też właśnie, jak wyglądają nasze treningi, jak trenujemy. Tak. Jak jemy nawet. Jak powinna wyglądać dieta. Szykujemy też pewną serię podcastów, ale na razie nie zdradzam szczegółów. To jest ważna rzecz. Chcielibyśmy wam pokazać, że nieważne co lubicie być robić. Możesz lubić rysować. Możesz lubić śpiewać, możesz lubić tańczyć, albo właśnie grać w piłkę, albo trenować. Ważne, żebyś miał po prostu coś takiego w życiu, co powoduje ci uśmiech na twarzy. A my tutaj chcielibyśmy właśnie spowodować to, żeby to właśnie tobie się ten uśmiech na twarzy pojawił. Tak jest. Dziękuję wam bardzo za poświęcony czas, że komuś się chciało tak długo oglądać filmik. Może się spodobało. Do następnego. Pa, pa.